Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Poradnika Gracza. Na wasze prośby ta seria będzie kontynuowana, ponieważ wiem, że wam się podoba. Podsyłacie mi coraz więcej próśb, na jakich poradnikach miałbym się w dalszej kolejności skupić. Tak więc w tym poradniku odpowiemy sobie na pytanie, na co zwrócić uwagę, jak dobrze wybrać, mądrze kupić klawiaturę dla gracza. W tym właśnie odcinku skupimy się na klawiaturach tak zwanych tradycyjnych, czyli z przełącznikami membranowymi. Powstanie też osobny poradnik co do klawiatur mechanicznych. Specjalnie nie połączyłem ich w jeden film, ponieważ oba rodzaje klawiatur to są dwa osobne, bardzo głębokie tematy. Klawiatury te zupełnie inaczej się zachowują tak naprawdę. Kosztują też zupełnie inne kwoty. W tym poradniku, tak jak w poprzednim, o słuchawkach będziecie mieli podane kilka przedziałów cenowych i też po kilka przykładów klawiatur, które warto moim zdaniem w tym przedziale cenowym kupić. Tak więc myślę, że będzie wam troszeczkę łatwiej. Oczywiście czekam też w komentarze na wasze propozycje, jakie klawiatury waszym zdaniem w danej kwocie cenowej są warte kupienia. Pomożecie tym też innym widzom oglądającym ten film, ale oczywiście ja postaram się na jak najwięcej pytań odpowiedzieć już w tym filmie. Więc moi drodzy, przede wszystkim trzeba zastanowić się, ile na taką klawiaturę chcemy wydać. Czy to będzie do 100 zł, ale od razu was uprzedzam, że w tej kwocie może zdarzyć się fajny sprzęt, ale generalnie ja polecam najbardziej ten taki średni przedział pomiędzy 100 a 200 zł. Dla najbardziej wymagających graczy idealne będą klawiatury powyżej 200 zł, których cena może sięgnąć nawet ponad 1000. Takie klawiatury też będą podane w tym filmie. Według mnie, jaka powinna być klawiatura idealna? Oczywiście klawiatura dla gracza. Przede wszystkim powinna być dobrze wykonana, cicha. Najlepiej, żeby miała podświetlenie. Mile będą widziane dodatkowe gadżety typu porty USB, programowalne klawisze. A to wszystko przy zachowaniu możliwie jak najlepszego stosunku jakości do ceny. Czyli po prostu sztuką jest kupić dobrą, funkcjonalną klawiaturę, a nie przepłacić za nią. Tak więc rozpoczynamy ten poradnik, za chwilę pierwszy przedział cenowy. Zapraszam was do oglądania. Witajcie, z tej strony Marcin. Jeśli chcecie zobaczyć więcej recenzji poradników w moim wykonaniu, znajdziecie je na moim kanale. Wystarczy kliknąć napis subskrybuj. Zapraszam. Tanie i dobre, czyli klawiatury do 100 zł. W tej cenie nie spodziewajmy się zbyt wiele, chociaż można trafić nawet na modele z podświetleniem. Warto za to wybrać klawiaturę wygodną, w miarę cichą i dobrze wykonaną. Klawiatury te cechuje na ogół niska żywotność klawiszy. A4DEC Bloody B120 to podświetlana klawiatura dla graczy. Jest niedroga, przy okazji solidnie wykonana. Stanowi świetne uzupełnienie zestawu gracza dla posiadaczy bardzo popularnych myszek z serii Bloody. Posiada dodatkowe funkcje, takie jak AutoShot i TurboShot. Wyposażona jest także w 7 klawiszy multimedialnych. Hama Eurage Exodus. Jest klawiaturą o ciekawym wyglądzie, bardzo cicho i przyjemnie pracujących klawiszach, a także przystępnej cenie. Solidnie wykonana i masywna, świetnie będzie wyglądać na biurku. Posiada kilka podświetlanych elementów i wymienne gamingowe nakładki na niektóre klawisze. A4TEC X-Game X7 to wyjątkowo atrakcyjna pozycja dla graczy szukających dobrej i taniej klawiatury. Dość solidnie wykonana, posiadająca dodatkowe programowalne klawisze oraz port USB. Ma także możliwość podłączenia słuchawek i mikrofonu. Posiada wymienne nakładki na klawisze i jest wodoodporna. Natec Genesis RX33 to niedroga, podświetlana klawiatura dla graczy. Posiada naprawdę fajny wygląd, regulowane natężenie świecenia, podpórkę na nadgarstki oraz programowalne klawisze. Klawiatura ta jest prosta, a jednocześnie funkcjonalna. Tracer Avenger to solidna klawiatura w przystępnej cenie. Oferuje podświetlenie, klawisze multimedialne oraz kilka dodatkowych programowalnych klawiszy. Dzięki możliwościom konfiguracyjnym możemy w dużej mierze dostosować ją do swoich upodobań. Kolejna kategoria, przede wszystkim jakość. Klawiatury od 100 do 200 zł. Wydając powyżej 100 zł na klawiaturę, możemy już dostać w zamian całkiem fajny sprzęt. Często klawiatury takie są także podświetlane i posiadają dodatkowe programowalne klawisze. Własne oprogramowanie i porty USB także są w standardzie. Żywotność klawiszy jest często ponadprzeciętna. Genius KBG265 to świetna podświetlana klawiatura od Geniusa. Posiada przyjemne dla oka niebieskie podświetlenie, 8 dodatkowych klawiszy multimedialnych oraz hub USB 2.0. Model ten jest dość cichy i pisze się na niej bardzo wygodnie.
Nie zawodzi także na wirtualnym polu bitwy. Gigabyte Forska 7 to jedna z najcichszych klawiatur na rynku. Bardzo niski skok klawisza i układ nożycowy czynią pisanie i granie na tej klawiaturze praktycznie bezgłośnym. Trzy kolory podświetlenia i możliwość jego regulacji, a także dodatkowe klawisze umilą nam długie sesje przy komputerze. Warto dodać, iż produkt jest wykonany solidnie. Logitech G105 Gaming Keyboard. Prosta, lecz funkcjonalna klawiatura. Zaprojektowana została typowo do gier komputerowych. Posiada bardzo ciekawy design. Posiada 6 programowalnych klawiszy, podświetlenie, nagrywanie makr i klawisze multimedialne. Aerocool Templarius. Nietypowa klawiatura firmy Aerocool. Stylizowana na zbroję templariuszy. Posiada ciekawy kształt, zaopatrzona jest w 8 klawiszy dodatkowych oraz czerwone podświetlenie. Przy okazji jest dość niewielkich rozmiarów. Czerwone nakładki gamingowe dodatkowo ułatwią lokalizowanie klawiszy. Genius Manticore. Genialna klawiatura o wielostrefowym podświetleniu i świetnym oprogramowaniu. Posiada hub USB, bardzo lekko pracujące i ciche klawisze o bardzo dużej żywotności. Nie zabrakło jej także wielu klawiszy dodatkowych. Klawiaturę tę mogę szczególnie polecić. Ostatnia kategoria to klawiatury dla najbardziej wymagających graczy. Ten przedział cenowy zaczynamy od kwoty 200 zł, jednak klawiatura dla najbardziej wymagających graczy może kosztować nawet 700 i 1000 zł. Po sprzęcie tej klasy warto spodziewać się wszystkiego co najlepsze. Raczej trudno za taką kasę kupić kiepski produkt. Klawiatury dla wymagających graczy naszpikowane są udogodnieniami, a podświetlenie często jest wielostrefowe. Standardem są tutaj porty USB, czasami znajdziemy nawet dotykowy panel sterujący. Żywotność klawiszy w tych klawiaturach jest ogromna. Logitech G510. Jest to niesamowita klawiatura, wykonana z najwyższej jakości materiałów. Posiada własny wyświetlacz LCD i aż 18 programowalnych klawiszy. Dodatkowo klawiatura posiada własny układ dźwiękowy, dzięki czemu słuchawki możemy podłączyć bezpośrednio do niej. Do dyspozycji mamy także zaawansowane oprogramowanie i design charakterystyczny dla firmy Logitech. Thermaltake Challenger Pro to jedna z najwygodniejszych klawiatur na rynku. Podświetlana i świetnie wykonana. Jest bardzo cicha, klawisze chodzą bardzo miękko, do dyspozycji mamy wiele programowalnych klawiszy i wentylatorek chłodzący dłoń w czasie grania. SteelSeries Apex to jedna z najciekawszych i najwygodniejszych klawiatur na rynku. Posiada wielostrefowe podświetlenie, liczne klawisze dodatkowe i układ klawiszy sprzyjający grze oraz wygodnemu pisaniu. Hub USB oraz klawisze multimedialne są także obecne. Klawiatura zdecydowanie warta swojej ceny. Matkat Cyborg V7 to ciekawy model z wyższej półki. Klawiatura wygodna i funkcjonalna. Szczególnie wyróżnia ją zaawansowany panel sterowania, który jest dotykowy. Możemy sporo zaprogramować w tej klawiaturze, a także skorzystać z 12 dodatkowych klawiszy. Rockcat Isku to solidna niemiecka konstrukcja stworzona dla najbardziej wymagających graczy. Klawiatura jest podświetlana, bardzo solidnie wykonana i posiada świetne oprogramowanie. W sumie posiada aż 28 programowalnych przycisków. Matkat Strike 7 to prawdziwa elita, marzenie wielu graczy. Klawiatura naszpikowana wręcz rozwiązaniami rodem z filmów science fiction. Posiada konstrukcję modułową oraz dotykowy panel sterowania. W zestawie otrzymujemy ciekawe akcesoria. Sama klawiatura przyciąga wzrok niesamowitym i futurystycznym wyglądem. Ok, moi drodzy, widzieliście właśnie kilkanaście przykładów fajnych klawiatur z różnych przedziałów cenowych. Myślę, że tym poradnikiem ułatwię Wam troszeczkę wybór klawiatury. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście możecie zadawać je pod filmem. W miarę możliwości będę odpowiadał. Przy okazji warto także wejść na mojego Facebooka i go zalajkować, ponieważ tam możecie również ze mną rozmawiać i zadawać pytania. Też będziecie na bieżąco, ponieważ wrzucam tam wszystkie newsy i ciekawostki. Tak więc naprawdę warto. Zapraszam także do playlist. Tam macie jeszcze kilkaset filmów do oglądania, jeśli Was coś ciekawi. Dodam też, że sporo klawiatur, które widzieliście jako przykłady w tym filmie, było już u mnie na kanale w postaci recenzji, tak więc możecie sobie łatwo znaleźć. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć!